13 grudnia 2021 roku, nieznana historia świata Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. W dzisiejszym nagraniu poruszę temat bardzo ważny i bardzo kontrowersyjny, tak przynajmniej mnie się wydaje, dlatego że postaram się zgłębić historię Jezusa, oso postaci osobowości niezwykłej. Jak się okazuje, dla chrześcijaństwa fundamentalnej, chociaż w zapisach chrześcijańskich, to znaczy w Biblii, jest, to, jest tam bardzo mało wiarygodnych w ogóle opisów na, na temat Jezusa, więc. Natomiast są źródła, które zdecydowanie szerzej opisują i działalność, i w ogóle. Tok myślenia tej, tej istoty, jakby to powiedzieć, ponieważ są zapisy, które sięgają znacznie głębiej. Z góry chciałbym bardzo podziękować za zaproponowanie mi, abym tą audy ten temat w ogóle poruszył. Tutaj duże podziękowania dla Joli Warchow, która jest moją słuchaczką. Bardzo dziękuję za podsunięcie mi tego tematu. Dlatego, że jest to temat niezwykle istotny, który zresztą nawiązuje do tego, co ostatnio się u mnie na kanale pokazało, to znaczy chodzi o rozmowę z Iworem Witkowskim, z którym rozmawiałem o przekonanych przekazach chrześcijaństwa. Natomiast wracając do tematu dzisiejszego nagrania. Na temat Jezusa ogólnie jest tak, że w sumie to mało wiemy, dlatego, że te wzmianki, które istnieją w Nowym Testamencie, one są bardzo fragmentaryczne i dotyczą tylko pewnego etapu życia Jezusa, bo opowiadają historię Jego narodzin. Dorastania, prawda, tam do, dwu, do powiedzmy 12 roku życia, i później jest przerwa. Nie wiadomo, co się z, z Jezusem działo, i mamy ten koń, końcowy fragment jego życia przedstawiony na kartach Nowego Testamentu przed ukrzyżowaniem, kiedy on nauczał, uzdrawiał ludzi i tak dalej, i w końcu został ukrzyżowany. Opisana została jego śmierć i Okazuje się, że są źródła, które znacznie dokładniej opisują losy Jezusa. Są to naprawdę nawet dla mnie dosyć szokujące informacje, dlatego że dzisiaj postaram się przedstawić historię Jezusa w oparciu aż o trzy źródła: to znaczy o księgę Uranti. W mniejszym stopniu przede wszystkim o tak zwany Trzeci Testament, który pochodzi z Meksyku, i również o książkę Misja, w której o dziwo również została historia Jezusa przedstawiona w jakimś tam skróconym, też oczywiście fragmencie. Więc mam nadzieję, że ta obiecja będzie naprawdę niezwykła, bo, bo no inaczej nie da się tego inaczej określić. Od razu powiem, że jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, pytania, to nie dziwcie się, bo ja również mam wątpliwości i pytania bez odpowiedzi. Jest to tak nieprzenikniony temat, że no wydaje mi się, że. No mało kto w ogóle nie wiem, czy jest osoba na ziemi, która znałaby odpowiedzi na pytania, które pojawią się w Waszej głowie po wysłuchaniu tej audycji. Tak więc o czym będzie dokładnie, słuchajcie, są, o czym będzie to nagranie dokładnie. Są, słuchajcie, w księdze. Uranti, wzmianki na temat Jezusa, dlatego że to była istota, według tych źródeł, o których ja dzisiaj opowiem, to była istota, która przybyła na Ziemię w konkretnym celu. W celu takim, aby ludzkość przebudzić, aby pobudzić ich świadomość, tak zwaną boską świadomość, aby wprowadzić w rozumy ludzi, czy też w serca ludzi, obudzić w nich jakby boską cząstkę, którą Przecież każdy z nas posiada w celu takim, aby rozwój naszej cywilizacji, w ogóle rozwój ludzkości przebiegał według tak zwanych praw kosmicznych, które dotyczą każdej cywilizacji, która rozwija się we wszechświecie, i aby ta nasza cywilizacja wzrastała w prawidłowy sposób. Od razu powiem, że to, co się dziś, dzisiaj dzieje na Ziemi, to nie jest prawidłowy rozwój cywilizacji, to według niektórych grup pozaziemskich cywilizacją w ogóle nie da się nazwać, no to tak powiedzmy sobie otwarcie. Natomiast wracając do księgi Uranti, są. Zanim może przystąpię jeszcze do księgi Urant, to ogólnie powiem tak, że czytając Nowy Testament, Biblię, to i czytając na temat Jezusa. Informacje, które są zawarte tam w tej księdze, to można oczywiście dojść do wniosku, że to była to był ktoś, Jezus był kimś, kto zupełnie wyłamywał się, jakby panującym w tamtym świecie standardom, schematom myślenia i tak To była istota w ogóle, jakby spoza kontekstu. Tam, tam, tamtejszych cywilizacji, kultur to, to w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ogólnie posiłkując się tylko i wyłącznie Nowym Testamentem, możemy, możemy dojść co najwyżej do wniosku, że to była, że Jezus myślał zupełnie innymi kategoriami niż ludzie w tamtych czasach. No skąd ta świadomość u Niego się wzięła, ale skąd do końca, to też nie do końca, nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić. Oczywiście to, że był Synem Boga, to przez ludzi jest rozumiane to w ten sposób, że stąd wzięła się Jego mądrość i wiedza. Natomiast inne źródła, o których dziś opowiem, pokazują nam Jezusa w inny sposób. Jaki, to dopiero się dowiemy. Natomiast to, co możemy przeczytać w Nowym Testamencie, to są powiedzmy pewne nauki, czy może nawet nie nauki, ale próby pokazania ludziom, na czym polega moralność, na czym w bardzo skrótowym, jakby skrótowej formie. Na czym polega duchowość, i tak dalej? Na czym powinni ludzie się opierać w swoim życiu? Więc są to takie rady życiowe. Natomiast źródła, o których, o których dzisiaj opowiem, pokazują nam Jezusa, jak powiedziałem już wcześniej, jako istotę zupełnie innego świata, ale o szczegółach, o szczegółach wkrótce. W księdze Urant jest. Taki fragment na temat religii. Na stronie 1086. Ludzkość maszeruje w kierunku nowego, nieobjawionego przeznaczenia planetarnego. Najwyższą misją religii jako czynnika społecznego jest stabilizacja ideałów ludzkości, czyli religia powinna być czymś, na czym ludzie powinni. To powinien, powinien być taki fundament, na którym ludzie powinni jakby oprzeć swoje postępowanie, ale nie powinno być to robione w sposób schematyczny, jak to ma obecnie dzisiaj miejsce i dalej jest coś. Dalej jest rozwinięcie jakby tej myśli, na stronie 1091. Religia nie jest niewolniczym wierzeniem w groźbę kary czy w magiczne obietnice mistycznych nagród w przyszłości. Religia Jezusa jest najbardziej dynamicznym czynnikiem, jaki kiedykolwiek ożywiał gatunek ludzki. Jezus zburzył tradycję, zniszczył dogmaty i powołał ludzkość do realizacji jej najwyższych ideałów. Cele raczej niż doktryny powinny jednoczyć ludzi religijnych. Jezus nie wymagał od swych wyznawców, aby się okresowo zbierali i recytowali słowne formuły określające ich wspólne wierzenia. Zarządził jedynie, że powinni się zbierać, aby faktycznie coś robić. I tutaj jest nawiązanie do tego, że ta forma religii obecnie obowiązująca do niczego się nie nadaje, że to wszystko powinno być zupełnie inaczej. Natomiast po tych fragmentach, oczywiście, jeszcze ta prawdziwa postać Jezusa nie wychodzi na jaw, ale już w kolejnym przekazie będzie to bardziej widoczne. Uwaga, Natanielu, nigdy nie wiesz, nawet przez moment, w ten zapis z Pisma Świętego, który mówi, że to miłość Boża. Kierowała Twoimi przodkami, kiedy szli walczyć i zabijać wszystkich swoich wrogów mężczyzn, kobiety i dzieci. Takie zapisy są słowami ludzi, nie bardzo świętych ludzi i nie są to słowa Boże. Pismo święte zawsze odzwierciedlało i zawsze będzie odzwierciedlało intelektualny, moralny i duchowy status tych, którzy je tworzyli. Rzeczą najbardziej godną ubolewania nie jest błędna idea o absolutnej, Doskonałości zapisów Pisma Świętego i nieomylności jego nauczania, ale raczej bałamutna, mylna interpretacja tych świętych zapisów dokonywana przez zniewolonych tradycjami uczonych w piśmie i faryzeuszy w Jerozolimie. Czyli ten fragment pokazuje, że Jezus jednoznacznie dystansuje się do tego, co jest opisane w Nowym Testamencie. Pewnie też w Starym, po części również, ale. Nowy Testament dotyczy działalności Jezusa na ziemi. I więc tutaj mamy coś takiego, że no faktycznie, jeżeli Jezus dystansuje się do tych zapisów w Nowym Testamencie, które są błędne, o czym ostatnia audycja z Igorem Witkowskim wykazała, to znaczy, że no cóż. Muszą być jakieś inne źródła, które jednak pokazują co, o co tak naprawdę Jezusowi tutaj, który był na ziemi, chodziło. I przechodzimy słuchajcie, do Trzeciego do, do Testamentu, dlatego że jest to bardzo, ważna, yy, są to bardzo ważne zapisy, dlatego że one pokazują, uwaga. Nie zdziwcie się teraz, Jezusa, niejako... Wysłannika jakiegoś tam Boga daleko we wszechświecie, nieznanego gdzieś tam, prawda? Natomiast te zapisy przedstawiają Jezusa jako wysłannika obcej cywilizacji kosmicznej, który przybył tutaj, aby uchronić ludzkość od zguby czy zagłady. No bo patrząc na dzisiejszy świat, to. No dzisiaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że jesteśmy od krok krok od przepaści i tak dalej. I co ciekawe, te zapisy, które są zawarte w Trzecim Testamencie, one bardzo dobrze pasują do dzisiejszych czasów. Ogólnie Trzeci Testament powstawał na przestrzeni lat, na przestrzeni XIX i XX wieku, pomiędzy latami 1866-1950 na terenie Meksyku, i wyobraźcie sobie, że w każdą niedzielę zwolennicy tego jakby spirytualistycznego ruchu, bo tam zawiązał się taki ruch, gdzie ludzie, prawda, stworzyli takie zgromadzenie, zbierali się w grupy i Wysłuchiwali pouczeń ducha, który oni tak, tak to przekazali, wcielał się w jakąś osobę i w ten sposób te informacje były uzyskiwane. Więc tutaj mamy klasyczny channeling. No to dzisiaj o tym wiemy. Kiedyś, kiedyś to było traktowane trochę inaczej, natomiast okazuje się, że jest to naprawdę coś niesamowitego. Uwaga, ludzkość zagasiła swoje lampy i wędruje po ciemku. Lecz tam, gdzie błędy zwrócą na siebie uwagę, wystąpi przeze mnie oświecony człowiek, który uczyni w swoim otoczeniu światło. Duchowy wartownik, który czuwa i czeka na mój znak, aby sprawić, że zabrzmi głos alarmu, który będzie budził i wstrząsał. Kto ich widzi? Nikt. Lecz jeżeli się przygotujecie, wówczas. Odczujecie nad sobą obecność wielkich duchów, które zawsze były z ludzkością w kontakcie i posiadały w niej do wypełnienia wielkie misje. Tu chodzi oczywiście, jeżeli chodzi o te duchy, to chodzi o istoty, które, oczywiście pozaziemskie, które są związane z ludzkością, które być może nas w jakiś sposób stworzyły i czuwają nad nami w tej chwili. Słuchajcie mnie, uczniowie, abyście wyrzucili z waszego rozumu stare, Przekonania religijne. Chrześcijaństwo podzieliło się na ugrupowania wiary, które nie kochają się nawzajem, które upokarzają swoich braci poprzez fałszywe sądy, pogardzają nimi i grożą im. Ja powiadam wam, że są to chrześcijanie bez miłości. Z tego powodu nie będąc chrześcijanami, gdyż Chrystus jest miłością. Jak jest możliwym, aby narody nazywające się chrześcijanami niszczyły się poprzez wojny? Modląc się nawet, zanim pójdą, aby zabijać swoich braci, a mnie proszą, abym im dał zwycięstwo nad ich wrogami. Czy może egzystować moje nasienie tam, gdzie zamiast miłości, nienawiść, a, za... a zamiast przebaczenia, panuje zemsta? Stamtąd pośród zaciemnionych umysłów, z pomiędzy owych serc, które są chore od religijnego fanatyzmu i niewiedzy. Zobaczycie pojawiających się wielkich i żarliwych żołnierzy prawdy. Dlatego powiadam Wam, że, uwaga, ta cywilizacja jest tylko pozorna, gdyż ludzie sami ją niszczą. Czyli znowu mamy tutaj dowód, pokazanie tego, że te słowa są jakby adresowane do mieszkańców dzisiejszego świata. Które powstały oczywiście, tak jak powiedziałem. Przekazywane były na przestrzeni XIX-XX wieku, ale dotyczą nas, dzisiejszej cywilizacji. Kościoły, nauka i prawo ludzi będą usiłowały zapobiec temu, co dla nich jest obcym i szkodliwym wpływem, lecz nie będzie istniała żadna siła, która mogłaby powstrzymać budzenie i rozwój ducha. Dzień wyzwolenia jest bliski. Powierzchowność nie ma więcej mocy nad ludźmi. Nie istnieje więcej poważanie, ani łatwowierność, ani żal nad tym, że się raniło. Dlatego powiadam wam, że symbole i formy kultu znikną, ponieważ ich czas minął i wewnętrzna modlitwa będzie tym, co człowieka wniesie do światła. Podniesie go i doprowadzi do mnie. Tak więc jest tu zapowiedź końca religii. Ewidentnie to widać. I dzisiaj patrząc na to, co się dzieje na przykład w Watykanie, no to to faktycznie ma sens. Człowiek uczyni wielki krok w uduchowieniu. Jego duch przekroczy ludzkie granice i dotrze do wyższych światów, aby wejść w kontakt ze swoimi braćmi i odebrać światło, które oni mają mu do zaproponowania. Czyli co o tych fragmentach można powiedzieć? No, można powiedzieć, że Jezus tutaj, jako przedstawiciel jakiejś innej cywilizacji, Pokazuje nam błędy, w jakie żeśmy zabrnęli. Oczywiście robiąc to skrótowo, na najbardziej takich jaskrawych polach i pokazuje, że przede wszystkim nasza cywilizacja zabrnęła w ślepy zaułek. I bez zmiany, jakby myślenia i postrzegania rzeczywistości, po prostu nie przetrwamy więcej. I kolejne fragmenty Trzeciego Testamentu brzmią następująco, dlatego że to, co teraz przeczytałem, to jeszcze nie jest kwintesencja tego, to jeszcze nie widać tego, że Jezus faktycznie może być przedstawicielem jakiejś obcej opcji cywilizacji. Upadną mity z wczoraj i z dzisiaj. Upadnie wszystko, co mierne, co fałszywe, gdyż nadejdzie czas, w którym nie będziecie więcej w stanie odżywiać się czymś, co nie jest doskonałe, a wówczas duch wyruszy poszukiwaniu prawdy, aby ta służyła mu jako jedyne pożywienie. W tych pouczeniach ludzkość odnajdzie istotę rzeczy moich objawień, które do dzisiaj z powodu braku uduchowienia nie zrozumiała. Od czasów starożytnych powierzałem ją wam poprzez moich wysłanników, posłańców i tłumaczy, lecz służyła wam ona tylko do otworzenia z niej mitów i tradycji. Przemyślcie i studiujcie tę naukę z głębokim szacunkiem i miłością, jeżeli chcecie sobie oszczędzić setek lat zagubienia i cierpienia. Lecz weźcie pod uwagę, że nie wypełnicie swojego zadania, jeżeli zadowolicie się tylko posiadaniem tej księgi. Nie, jeżeli naprawdę chcecie być moimi uczniami, ma ona was obudzić i was nauczać. Uczcie poprzez przykład miłości i gotowości pomocy, który wam pokazałem. Ludzkość zna tylko prawo pierwszego czasu i to, co jest napisane w pierwszym i drugim testamencie. Lecz teraz trzeci zjednoczy i poprawi to, co ludzie sfałszowali z braku przygotowania i zrozumienia. Ludzkość będzie musiała studiować moje przesłanie. Aby wnikając w jądro mojego słowa, odkryła jeden, jedyny ideał, jedną, jedyną prawdę i jedno i to samo światło, które poprowadzi Was ku uduchowieniu. Objawiam, objawiam wam to, czego naukowiec nie może was nauczyć, ponieważ tego nie zna. On, śpiąc w swojej ziemskiej wielkości, nie wzniósł się do mnie w pragnieniu mojej mądrości. O co tutaj chodzi w tym fragmencie, ostatnim, którym przeczytałem? No, tu jest wspomniany ten naukowiec. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że naukowcy to jest coś niesamowitego, co no, nie powinno w ogóle z ust Jezusa wyjść. A wyszło. To znaczy, że no tutaj, chyba po tym fragmencie, to widać, że jednak to jest istota znacznie to jest zupełnie inna istota niż ludzie normalnie, ludziom się wydaje. To znaczy, chodzi o to, że jest to, jak powiedziałem, przedstawiciel jakiejś cywilizacji, który po prostu chce nas obudzić z letargu, z jakby, nie wiem, z uśpienia, w którym tkwimy. I tutaj wspomniany jest ten naukowiec, dlatego, że. Nauka, jak wiemy, to jest schemat, który jest akceptowany, bo w wielu przypadkach ponieważ jest łatwy, ponieważ inni to robili i tak dalej. Natomiast tak naprawdę e, odkryć jakiś spektakularnych na polu nauki w ostatnim czasie nie ma, dlatego że naukowcy podążają cały czas tą samą utartą ścieżką, a Przełomy, które mogłyby doprowadzić naszą cywilizację na zupełnie inny poziom, zdecydowanie wyższy niż obecnie, są możliwe, ale poprzez te schematy i dogmaty naukowe, one po prostu nie są te pomysły, te, te możliwości wdrażane w życie. O tym może nagram jeszcze kiedyś jedną audycję, ale kontynuuję kolejne. Czytanie kolejnych wersów. Zamknęły się serca duchownych, którzy w przeróżnych sektach i wspólnotach religijnych powinny nauczać duchowej wiedzy, jaką jest wielkość i bogactwo ducha. Tu, w kontekście oczywiście można powiedzieć Watykanu, ale i szerzej innych religii, też, które zamknęły się, jakby na prawdziwą duchowość. Widziałem, jak prawo i nauki, jakie przekazałem ludzkości w przeszłych czasach, zostały ukryte i zastąpione przez zewnętrzne formy kultów i tradycje. Nie ja będę tym, który zlikwiduje z waszych mszy liturgię i tradycje. Będzie to ludzki duch, który mimo woli wzniesie się nad swoimi starymi wyobrażeniami w obliczu konieczności większego światła, które oświecałoby jego drogę rozwoju. Wkrótce człowiek zrozumie, że jedyne co może ofiarować Bogu jest ćwiczenie się w miłości, gdyż miłość oznacza dobro, miłosierdzie, mądrość i sprawiedliwość. Czyli tutaj chodzi o po prostu wzniesienie się na pewien poziom świadomości, dlatego że miłość to jest pewien poziom świadomości, który może zostać osiągnięty przez człowieka, natomiast są pewne ku temu warunki. Spirytualizm nie wycofuje ani jednego słowa głoszonego niegdyś przez Chrystusa. Gdyby tak było, nie wolno by mu było nadawać tego imienia, gdyż sprzeciwiałby się prawdzie. Jakże to słowo mogłoby być przeciwne tamtemu, jeżeli jest to przecież ten sam Mistrz, który je wypowiada? Gdybyście rzeczywiście wniknęli w zawartość ideową tej nauki, Zobaczylibyście, że moje słowo z dzisiaj jest objaśnieniem lub wyjaśnieniem tego wszystkiego, co wam niegdyś powiedziałem. Dlatego dzisiejsza ludzkość i ta w przyszłości będzie w stanie więcej zrozumieć niż przeszłe generacje, i z tego powodu również wypełniać prawo w czystszy, wyższy i prawdziwszy sposób. Gdy będziecie dokładnie obserwowali swoich bliźnich podczas ich religijnych praktyk. Zobaczycie, że to, co przedtem było obiektem ich czci, teraz postrzegają bez wewnętrznego zaangażowania. Powodem tego jest fakt, że dusza sama z siebie się budzi i pragnie tego, czym naprawdę się może odżywiać. Dlatego powiadam Wam, że zewnętrzne formy praktykowania kultu przez tę ludzkość są skazane na zaniknięcie. W tej skromnej i prostej, ale napełnionej boskim światłem księdze. Odnajdą ludzie wyjaśnienie wszystkich swoich wątpliwości, odkryją uzupełnienie pouczeń, które w przeszłości tylko częściowo zostały objawione, i odnajdą jasny i prosty sposób interpretacji tego wszystkiego, co w formie alegorii ukryte jest w starych tekstach. Ten, kto po otrzymaniu tego przesłania przekona się o prawdziwości jego zawartości i zacznie zwalczać swoje pragnienie wrażeń zmysłowych, swoje bałwochwalstwo i swój fanatyzm, kto czyści swój umysł i swoje serce ze wszystkich tych zanieczyszczeń, ten uwolni swojego ducha i podaruje mu radość i pokój, gdyż teraz będzie mógł on walczyć, aby zdobywać oczekującą go wieczność. Ale ci, którzy w dalszym ciągu będą praktykowali zewnętrzne formy kultu, którzy będą się upierali, aby kochać rzeczy należące do świata, i którzy nie będą wierzyli w rozwój i postęp ducha, Zaprawdę powiadam wam, ci, pozostaną w tyle i będą wylewali łzy, kiedy staną się świadomi swojego zacofania i niewiedzy. Tu jest bardzo dobrze to opisane, że kluczem tak naprawdę jest odejście od y, materializmu, od y, tego co mamy w dzisiejszym świecie i skierowanie się na rozwój na możliwości, które daje nam y, jakby wszechświat, a na którym jesteśmy dzisiaj zamknięci kompletnie. Jeżeli moja nauka wydaje się wam do tego stopnia obca, że uważacie, że chociaż mnie znacie, to nigdy takich słów nie słyszeliście, na to powiadam ja wam, że wasze zdziwienie jest następstwem waszego zaniedbania w przebadaniu istoty tego, co wam w przeszłości objawiałem. Z tego powodu może wydać się wam ta nauka obca, albo nowa, chociaż. W rzeczywistości to światło było zawsze w waszym życiu obecne. Ludzkość jest głodna mojego słowa i mojej prawdy. Ludzie pragną i tęsknią za światłem dla swoich umysłów, wołają o sprawiedliwość i oczekują pocieszenia. Ten czas jest decydującym. Zaprawdę, powiadam wam, wiele wyobrażeń, teorii i nawet dogmatów przez setki lat uważanych za prawdę zostanie obalonych i odrzuconych jako błędne. Fanatyzm i bałwochwalstwo. Będą przez tych zwalczane, którzy najbardziej byli od nich przekonani i do nich przywiązani. Pouczenia Boga będą rozumiane, ich światło, ich treść i istota będą pojmowane i odbierane. Gdy w duchu naukowców, po okresie doświadczeń, w którym będą cierpieli ogromne zamieszanie, nastanie światło i odbiorą głos swojego sumienia, wówczas dokonają oni odkryć, o których nawet nie śnili. Czyli to, co właśnie chciałem Wam powiedzieć, to zostało przez Jezusa bardzo dobrze określone. Więc, no, według mnie, przynajmniej tutaj jednoznacznie wynika z tych zapisów, że Jezus był, jest jakąś istotą, powiedzmy, z wyższej cywilizacji, która pokazuje nam, że połączenie duchowości. I nauki jest tutaj podstawą, aby osiągnąć cel. Cel to znaczy wyzwolenie z dogmatów, wyzwolenie ze świata materialnego w takim sensie, żeby po prostu nie przytłaczał nas, jak to jest w obecnych czasach. To jest oczywiście zadanie dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. No i przechodzimy do historii zawartej w misji. Jest to coś naprawdę niesamowitego ja. Powiem szczerze, jak mówiłem na wstępie tego nagrania, sam nie bardzo jestem w stanie pewne rzeczy tutaj połączyć. Natomiast ta historia Michela de Marquebo, to on napisał książkę Misja, przetłumaczył ją polski naukowiec dr Tomasz Hauko. W misji napisane jest tak: Teraz Ty rozumiesz mój tok myślenia, Michel. Dokończę historię, która zainteresuje wielu Twoich bliźnich, gdyż Biblia trochę ją zniekształciła. Nasz anioł wszczepił więc embrion, i Maryja, dziewica, zaszła w ciążę. Działając w ten sposób, mieliśmy nadzieję, że przyciągniemy uwagę ludzi i uwydatnimy przyjście Jezusa na świat jako wydarzenie godne wielkiej uwagi. W czasie narodzin dziecka pojawiliśmy się przed pasterzami w taki sam sposób, jaki zademonstrowałam przed chwilą. Nie wysłaliśmy tych słynnych trzech mędrców. Są oni częścią legendy, którą wkomponowano w prawdziwe wydarzenia. Niemniej jednak, naprawdę prowadziliśmy pasterzy i grupę ludzi do miejsca, gdzie urodził się Jezus. Dokonaliśmy tego wysłając jedną z naszych kul i rozświetlając ją. Utworzony w ten sposób efekt rzeczywiście. Przypominał gwiazdę nad Betlejem. Gdybyśmy to zrobili w dzisiejszych czasach ludzie wołaliby ufo. W końcu Kler, a także ci, których Kler nazywał prorokami, dowiedzieli się o narodzinach, biorąc pod uwagę zjawisko z gwiazdą i aniołów, prorocy ogłosili ludziom narodziny Mesjasza, odnosząc się do niego jako króla Żydów, jednakże król Herod, jak większość przywódców, miał wszędzie szpiegów. Kiedy mu doniesiono o tym wyjątkowym zdarzeniu, miał trudności z jego zrozumieniem i przestraszył się. W tamtych czasach życie ludzi niewiele znaczyło dla ich przywódców, i Herod nie miał żadnych skrupułów, wydając rozkaz uśmiercenia 2606 niemowląt w rejonie. Podczas gdy przeprowadzono morderstwa, zahipnotyzowaliśmy i ewakuowaliśmy na nasz statek kosmiczny Marię, Józefa i małego Jezusa jak również dwa osły i wywieźliśmy ich w miejsce położone niedaleko Egiptu. Widzisz, jak fakty zniekształcono? Są jeszcze inne szczegóły, które skrupulatnie zanotowano, lecz są one nieścisłe z powodu braku informacji. Pozwól, że wyjaśnię. Było jasne, że mały Jezus, urodzony w Betlejem, z racji cudownych wydarzeń przy Jego narodzeniu, był kimś niezwykłym i faktycznie był Mesjaszem. Tak więc zdobyliśmy wyobraźnię ludzi, Jednakże kiedy rodzi się dziecko, jego ciało astralne ma, nie może wiedzieć wszystkiego ze swojej poprzedniej wiedzy. Było tak również w, w przypadku Mojżesza, a jednak mimo to był on wielkim człowiekiem. Potrzebowaliśmy posłańca, który byłby w stanie przekonać ludzkość, że jest jeszcze inne życie po tym życiu dzięki reinkarnacji ciała astralnego itd. Nie był to już powszechnie przyjmowany punkt widzenia, gdyż po zniknięciu Atlantydy, cywilizacja na Ziemi. Coraz bardziej upadała. Wiesz dobrze, że jeśli chcesz wyjaśnić coś, co nie jest faktem materialnym, nawet najbliższym przyjaciółom spotykasz się ze sceptycyzmem. Ludzie szukają materialnego dowodu i jeśli go nie ujrzą, na własne oczy nie wierzą. Aby przekazać nasze przesłanie, potrzebowaliśmy kogoś, kto by zachowywał się jak istota z niezwykła, jak ktoś, kogo ze słaby niebiosa, ktoś, kto by. Dokonywał rzeczy wyglądających na cuda. Komuż takiemu był uwierzono, a jego nauk słuchano. Jak wiesz, kiedy ciało astralne reinkarnuje się jako dziecko, przechodzi przez rzekę zapomnienia i jego wcześniejsza wiedza materialna zostaje wymazana. Dlatego też malec urodzony w Betlejem nie byłby zdolny dokonywać cudów, nawet gdyby żył 100 lat. Niemniej jednak był istotą wysoko rozwiniętą, taką jak Mojżesz. Udowodnił to w sposób, w jaki zadziwił uczonych w świątyni w wieku 12 lat Podobnie jak teraz bardzo młodzi ludzie na ziemi, których nazywa się geniuszami Ponieważ zdają się dokonywać obliczeń w głowie Jezus był człowiekiem, w którym mieszkało bardzo rozwinięte ciało astralne A jednak pomimo tego nawet gdyby studiował w najbardziej zaawansowanych szkołach na ziemi Pośród nagów nigdy nie zdobyłby wiedzy, aby ożywiać umarłych i leczyć chorych Wiem, że są ludzie na Ziemi, którzy wierzą, że od 12 roku życia aż do swego powrotu do Judei, Jezus studiował w klasztorach Indii i Tybetu. W ten oto sposób próbują wyjaśnić lukę w Biblii, kiedy Jezus z Betlejem po prostu zniknął. Opuścił dom rodzinny w wieku 14 lat w towarzystwie swojego 12-letniego brata Oriki. Podróżował do Birmy, Indii, Chin i Japonii. Jego brat towarzyszył Jezusowi wszędzie do czasu, gdy Oriki. Został przypadkowo zabity w Chinach. Jezus wziął ze sobą kosmyk włosów, Ouryki, ponieważ bardzo go kochał. Jezus miał 50 lat, kiedy przybył do Japonii, gdzie się ożenił i miał trzy córki. Ostatecznie umarł w japońskiej wiosce Shingo, gdzie żył przez 45 lat. Pochowano go w Shingo, która leży na głównej wyspie japońskiej Honshu, i obok jego grobowca znajduje się drugi. Grobowiec zawierający małe pudełeczko z kosmykiem włosów Auriki. Ci z Twoich bliźnich, którzy lubią dowody, mogą udać się do Shingo, znany poprzednio jako Heraj w prefekturze Aomori. Ale wróćmy do naszej szczególnej misji pod tym względem. Jedynym wysłannikiem, którego mogliśmy zesłać na Ziemię, musiał być jeden z nas. Chrystus, który umarł na krzyżu w Jeruzalem, nazywał się Ariok. Przywieźliśmy go na pustynię w Judei po tym, jak. Zaofiarował się zmienić swoje ciało fizyczne. Tak oto porzucił on swoje ciało Hermafrodyty, w którym żył przez znaczny okres czasu na Tiechubie, i przyjął ciało Chrystusa, które stworzyli dla niego nasi teorii, czyniąc tak całkowicie zachował wiedzę, którą posiadał na Tiechubie. Dlaczego nie mógł zostać w swoim ciele i po prostu zmniejszyć jego rozmiary, tak jak przede mną zrobiły latoli i, Bi i biastra? Czy nie mógł pozostać wystarczająco długo w skurczonym ciele? Jest jeszcze jeden problem, Michel. Musiał przypominać człowieka z ziemi pod każdym względem, a ponieważ jesteśmy hermafrodytami, nie mogliśmy ryzykować, że Hebrajczycy zauważą, że ten posłaniec od Boga jest pół kobietą. Potrafimy regenerować z ciało do woli, co wyjaśnia, dlaczego widziałeś tak mało dzieci na Ciechubie. Możemy również. Stworzyć ciało, jak właśnie ci wyjaśniłam, możemy także zmniejszyć jego rozmiar. Nie patrz tak na mnie, Michel. Zdaję sobie sprawę, że trudno Ci to, jest to wszystko przyswoić i uwierzyć w to, co mówię, ale wyjawiliśmy Ci już wystarczająco dużo, żebyś wiedział, że potrafimy panować nad większością naturalnych zjawisk. Jezus, który pochodzi z Jehuby, został przez nas zabrany na pustynię i wiesz, co było dalej. Wiedział, że musi stawić czoła licznymi, licznym Trudnością i że zostanie ukrzyżowany, wiedział wszystko, ponieważ przewinęliśmy mu jego żyć, ale widział je, będąc ciałem astralnym w ciele fizycznym. Pamiętał tak jak ty dobrze pamiętasz, i będziesz pamiętał swoją podróż na mu i migawki z swoich poprzednich wcieleń. Powtarzam, że wizje widziane przez ciało astralne w ciałach fizycznych nie są wymazywane tak jak wizje widziane przez ciała astralne u swoich wyższych jaźni. Tak oto wiedział wszystko i wiedział dokładnie, co robić. Oczywiście, miał moc wskrzeszania zmarłych, leczenia głuchych i niewidomych. Kiedy został ukrzyżowany i umarł, byliśmy tam, aby go zabrać i przewrócić do życia. Odsunęliśmy kamień z grobu, wzięliśmy go szybko na nasz statek, który znajdował się niedaleko, i tam przywróciliśmy go do życia. We właściwym momencie pojawił się znowu, aby dać dowód swojej nieśmiertelność, pokazując w ten sposób, że naprawdę istnieje życie po śmierci, odradzając nadzieję wśród ludzi, przekonując ich, że rzeczywiście należą do Stwórcy i że każdy z nas posiada iskierkę Jego Boskości. A więc te wszystkie Jego cuda były dokonywane po to, aby udowodnić, że to, czego nauczał, jest prawdą? Tak, ponieważ hebrajczycy i Rzymianie nigdy by mu nie uwierzyli, gdyby nie udowodnił wszystkiego na sobie. Z treści misji wynika, że mieszkańcy Tychuby, tej planety, gdzie Michel de się udał, czy raczej został zabrany, przetrzymywane jest ciało Chrystusa. Michel to ciało widział i faktycznie ono było przebite gwoździami, ponieważ no, wiadomo, że Chrystus został krzyżowany. Natomiast no, sami przyznacie, że ten fragment tej książki jest niezwykły. Tak? On zmienia wszystko, dlatego że do momentu, kiedy czytałem, powiedzmy, to, co było, co jest zawarte w księdze Uranti czy w Trzecim Testamencie, to jest spójne. Natomiast to, co teraz przeczytałem, no, wynika z tego, że były dwie istoty, tak, że był Jezus i był Chrystus. Jezus do 12 roku, czy do 14 roku życia przebywał tam na terenie Lewantu dzisiejszego, czyli tereny między innymi tutaj Izraela, Syrii, Palestyny, a później udał się do Azji. I stamtąd już nie wrócił. I aby wysiłek tych obcych. Nie poszedł na marne, no to oni zesłali na ziemię jednego ze swoich, tak? czyli Chrystusa. I on faktycznie według nich dokonywał tych cudów, które. To znaczy, to też jest niejasne, no bo nie zostało wspomniane o jakich tu cudach mowa. Ja z, podczas rozmowy z Igorem Witkowskim mówiłem o tym, to znaczy wspomniałem o tym, że. Naukowcy ogólnie są sceptyczni co do cudów, które wykon... sprawiał Jezus, tak że w dużej mierze są to jednak nie jego dzieła, że nie można mu przypisać tych cudów. Że na przykład nie urodził się w Betlejem, tylko w Nazarecie. No, wiele tam jest sprzeczności, jeżeli chodzi o to, co zostało zawarte w Nowym Testamencie. Jeżeli chodzi o badania tych naukowców, którzy spotykali się na seminariach w ramach Instytutu Westar przez 20, słuchajcie, 1 lat. No właśnie, a według obcych jest tam jednak przynajmniej ziarno prawdy w tych opisach nowotestamentowych. Jest to, powiem szczerze, coś, co no, nie daje mi spokoju i chyba. Wam też nie da spokoju i nie sądzę, tak jak powiedziałem, na wstępie, że jest osoba, która mogłaby to wszystko wyjaśnić i pozbierać w jakąś taką jedną całość, w której wszystko by do siebie pasowało. Są rzeczy jednak niewyjaśnione, których, do których ludzie nie mają dostępu. Jakich byśmy, słuchajcie, naukowców oświeconych nie wzięli. Jakby na to nie patrzeć, no to oni nie są w stanie przenieść się do tych czasów, powiedzmy, istnienia Jezusa czy Chrystusa i stwierdzić jednoznacznie, że to było prawdą, a, 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 a coś innego nie było prawdą. To dzisiaj nie mamy takich możliwości. Mówiłem kiedyś, że podstawą w ogóle badania historii ludzkości. To będą podróże poza ciało, gdzie no, dostęp do informacji jest zupełnie inny, to tak? Zu jest zupełnie inna jakość. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy traktować y tą rzeczywistość jako jedną wielką tajemnicę i kierować się ku prawdzie, poszukiwać tej prawdy, ale zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze będzie tajemnica. Niezgłębione, że zawsze będzie coś do odkrycia. I z tą myślą właśnie zostawiam Was. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za. Dziękuję Joli za to, że poleciła mi, abym ten temat poruszył. Także dziękuję raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji. Cześć.